Siemka, dzisiaj mam dla Was taki temat, który jest podyktowany bardzo, bardzo praktycznymi sytuacjami z mojego życia i poczułam potrzebę, żeby się tym podzielić i ewentualnie zwrócić Waszą uwagę na ten temat i być może, nie wiem, zainspirować Was, żeby to też przemyśleć. Ewentualnie, jakbyście mieli jakieś już gotowe historie i przemyślenia, to koniecznie napiszcie mi na dole, bo... Jakby to jest temat, który zobaczyłam w trochę innym świetle, ale do rzeczy. Mnie jakoś nigdy specjalnie różnice kulturowe nie fascynowały. Nigdy nie miałam tak, że inne kultury powodowały, że chciałam się bardzo jakoś o nich uczyć i tak dalej. To się działo niejako przy okazji i niejako jako dodatkowa część innych rzeczy w moim życiu, ale samo w sobie jakby, wiecie, nigdy nie miałam takiej ambicji, żeby na przykład podróżować po świecie. To jest gdzieś tam coś, co lubię robić, mam na myśli podróże, ale to jest raczej takie dla mnie okazjonalne. Języki zawsze traktowałam czysto narzędziowo, no ale wiadomo, że przy okazji gdzieś tam zawsze kwestia kulturowa jakby jest, no język jest nierozerwalnie związany z kulturą danego kraju, danego miejsca. W związku z tym to też gdzieś tam stanowiło jakiś czynnik. Natomiast okazuje się, to na pewno nie jest nic odkrywczego, ale ja to gdzieś tam poczułam na własnej skórze, a zawsze jest inaczej, jak człowiek jakby samodzielnie odkryje coś i samodzielnie się przekona, że tak jest. No i w moim przypadku chodzi o to, że ten kontekst kulturowy przekłada się bezpośrednio na to, z kim i jak mi się pracuje. No i takie moje pierwsze gdzieś tam właśnie doświadczenia z tym są z zupełnie samego początku pracy, gdzie pracowałam, no powiedzmy, z ludźmi z krajów anglosaskich. I dzisiaj już jakby doskonale czytam ten kod kulturowy i czuję się bardzo swobodnie w kontaktach z ludźmi z tamtego rejonu. I mam pewne też oczekiwania, które najczęściej się sprawdzają. I gdzieś tam nauczyłam się, że... Na przykład, gadając z Brytyjczykami głównie, na przykład mało co mówi się wprost, mało co mówi się osobowo. Oczywiście jest problem też z takim rozmyciem odpowiedzialności i znowu to nie dotyczy oczywiście każdej jednej osoby z danego kraju czy z danej narodowości. Ja mówię o takiej pewnej głównej tendencji, którą zauważam. No i to była gdzieś tam taka moja pierwsza rzecz, no i wiadomo, też mieszkając w Belgii, no to siłą rzeczy już wiem mniej więcej czego się spodziewać po, nie po Belgu, ale po Walończyku, Flamandzie czy po mieszkańcu Brukseli, bo to są trochę trzy różne światy. Natomiast już mniej więcej wiem czego się mogę spodziewać, że mogę się spodziewać tego, że na przykład obsługa klienta zwykle nie jest jakaś fenomenalna, a przynajmniej mniej taka... skierowana na klienta, niż byłam przyzwyczajona z innych rejonów Europy. Wiem też na przykład, że to jest kompletnie normalne, że ludzie tutaj tarasują drogę. I wiecie, na przykład przejście w sklepie, to, że ktoś sobie stanie na środku i nie słyszy, jak mówicie, że przepraszam, chcę przejść, to jest zupełnie normalne i to się po prostu zdarza. To, że ktoś sobie na parkingu stanie na środku przejazdu i nie widzi w tym problemu, że ktoś czeka, to też jest zupełnie normalne. To są po prostu gdzieś tam no, takie uroki życia tutaj. Natomiast mam też takie dwie historie, które są bezpośrednio związane z pracą. Właśnie o nich chciałabym Wam opowiedzieć i pokazać na ich przykładzie, jak taka znajomość specyfiki danej kultury się przydaje. Więc pierwsza jakby historia, taka bardzo ogólna, dotyczy tego, że właśnie w tej mojej pierwszej pracy, oprócz tego, że pracowałam z Brytyjczykami, druga część naszego zespołu była... złożona z latynosów, tak to powiem. Już nie będę się do końca tam spowiadać, ale tak były to osoby... No myślę, że jak powiem, że były to osoby hiszpańskojęzyczne, to też będzie okej. No i w każdym razie, wiecie, ja strasznie darłam koty z tamtym teamem. I bardzo często jakby no gdzieś tam to się rozbijało właśnie o podział obowiązków, podział kompetencji, poczuwanie się do realizacji różnych rzeczy. No i jakby to było dla mnie jasne, że gdzieś tam problem leży w granicy kulturowej, ale... tak jakby nie do końca zdawałam sobie sprawę, co jest jedną z przyczyn. I pamiętam jak dzisiaj, że mieliśmy na studiach, na które zresztą poszłam też między innymi po to, żeby nauczyć się lepiej pracować z ludźmi, z innymi ludźmi. Ale na zajęciach z zarządzania konfliktem mieliśmy jedne z zajęć poświęconych konfliktom na tle właśnie kulturowym. I przyznam Wam szczerze, jak zobaczyłam to pierwszy na początku w syllabusie, mówię, okej, to będzie jakiś taki, wiecie, zapychacz. I tak dalej. A okazało się, ponieważ mieliśmy fantastyczną prowadzącą, że te zajęcia w ogóle mega mi pootwierały klapki w głowie.
I tym, czego się tam dowiedziałam, jest to, że jakakolwiek informacja zwrotna przez osoby z tego kręgu kulturowego, tego powiedzmy latynoskiego, jest odbierana bardzo osobiście. Każda rzecz, którą oni słyszą jako krytykę, jest odbierana jako atak na nich. Po prostu tak mają, tak kulturowo są przyzwyczajeni. No i ja przyznaję, że zaczęłam kminić na ten temat i jakby tym, co pomaga w takich sytuacjach jest po pierwsze, jakby oprócz tego, że się daje feedback na coś, co nie działa, coś, co zostało źle zrobione, to po pierwsze dobrze jest dodać do tego pozytywną informację, żeby coś innego było super. Dobrze jest też dodać kontekst tego, że to dotyczy tej konkretnej czynności, tego konkretnego działania, które nam się nie podobało, tego konkretnego produktu, mam na myśli jakiś dokument czy coś, cokolwiek takiego, że jakby skierować uwagę na tą konkretną rzecz. No i właśnie jakby dać do zrozumienia, że to się tyczy tej rzeczy, a nie tej osoby. Bo dla mnie to jest gdzieś tam zawsze jasne, że jeżeli ktoś daje mi informację zwrotną na temat czegoś, co zrobiłam, to dotyczy tej rzeczy, a nie mnie jako osoby. Ale nie jest to takie jasne i takie oczywiste we wszystkich kręgach kulturowych. No więc to była właśnie taka pierwsza sytuacja, która mi pokazała, że to ma po prostu znaczenie i to się przekłada na takie mega codzienne życie. A druga sytuacja to jest bardzo świeża sprawa i sprawa, która mnie trochę zainspirowała do tego odcinka. Mianowicie słuchałam sobie ostatnio podcastu o Zmierzchu Niedźwieckiej i tam jest odcinek o ego. I w tym odcinku o ego ona opowiada o konstrukcie ego, który my rozumiemy w takim zachodnim znaczeniu. Mianowicie ego jako właśnie ja, jako esencja osoby, jako koncept bardzo podkreślający i indywidualizujący nas jako ludzi. Już tam się nie będę wdawać w szczegóły, bo to było znacznie bardziej skomplikowane i znacznie bardziej ciekawsze. Swoją drogą na blogu będzie link do tego odcinka, gdybyście byli zainteresowani. Ale w każdym razie ona tam opowiada taką jedną historię o tym, jak bardzo różni się koncepcja ego w Europie, czy też w zachodniej kulturze, od kultury azjatyckiej. I mówi o tym, że na przykład w momencie, kiedy odwiedzamy aptekę w... to chyba było w Chinach, nieważne, gdzieś w Azji. I tak jak, wiecie, w Europie wchodzicie i mówicie, że prosiłabym o lek, czy o cokolwiek na tą konkretną dolegliwość. W Polsce, no to, czy tam tu w Belgii, no to farmaceuta powie, ok, polecam to i to. Ale w Azji farmaceuta pójdzie się skonsultować i zagada do wszystkich innych pracowników w aptece, zbiją się w małą grupkę i wspólnie, kolektywnie podejmą decyzję. Ponieważ u nich to ego, to indywidualne zdanie nie jest aż takie ważne. Dużo ważniejsze jest to, co myśli grupa. I to mi się fantastycznie skleiło z czymś, o czym sobie kminiłam od jakiegoś czasu. Mianowicie w obecnej firmie pracuję z kolegami i koleżankami z Japonii. I od czasu do czasu zdarza mi się, że wiecie, na przykład wysyłam maila z jakimś tam zapytaniem albo z odpowiedzią na coś. No i ja najczęściej jestem przyzwyczajona, że jeżeli wysyłam wiadomość, to adresuję do konkretnej osoby, ewentualnie kilku osób. No bo jakby z tymi osobami chcę rozmawiać. A zawsze w odpowiedzi z Japonii dostawałam maila, w którym, wiecie, adresatów i osób w kopii było mnóstwo, były wszystkie możliwe listy dystrybucyjne, było pełno ludzi i dla mnie to było niekomfortowe. Ja miałam takie wrażenie, że to jest wyraz braku zaufania, że to jest wyraz braku nie chcę powiedzieć braku szacunku, bo to nie o to chodzi, ale że jakby ta osoba czuje się niepewnie i uważa, że jeżeli nie da wszystkich możliwych osób ze swojej strony firmy w kopii, to znaczy, że nic się nie zdzieje i tak dalej. Jakby kompletnie mi to umykało, nie rozumiałam. I właśnie słuchając tego podcastu Niedźwiedzkiej o jego, doszłam do wniosku, że to jest po prostu kulturowe i że oni tak mają i że po prostu dla nich istotne jest to, żeby cały team, cała część ich firmy była poinformowana o wszystkim, co się dzieje. I dla mnie byłoby to mega męczące, bo ja po prostu nie byłabym w stanie przetworzyć tej ilości informacji, ale u nich kulturowo jest to uzasadnione. I przyznam, że poczułam się z tym znacznie lepiej, bo doszłam do wniosku, że to nie chodzi o mnie, że to nie chodzi o to, co ja kiedykolwiek mogłam zrobić. To jest po prostu element, kulturowego warunkowania, którym oni podlegają i prawdopodobnie jest to w ogóle zupełnie nieświadome, że ktoś to może odebrać w inny sposób, tak samo jak ja byłam nieświadoma tego, z czego to może wynikać po tamtej stronie. Więc, jakby, bo już opowiadam, natomiast moja konkluzja z tego wszystkiego jest taka, że nie trzeba się jakoś straszliwie fascynować w życiu różnicami kulturowymi i to nie jest jakiś super obowiązek, ale znajomość pewnych mechanizmów
szczególnie z kultur, z którymi się często współpracuje, po prostu pomaga. Bo wtedy właśnie można zrozumieć pewne mechanizmy, albo przynajmniej mieć jakieś sensowne, logiczne wytłumaczenie dla rzeczy, które no, wydawały się takie podejrzane. Więc to jest właśnie to, co mnie uderzyło. I to jest też tak, że jakby no, w obu tych przypadkach, i tej kultury latynoskiej, i tej azjatyckiej, jakby to nie jest tak, że to rozwiązuje wszystkie problemy. Oczywiście, że nie. Natomiast mi osobiście łatwiej się funkcjonuje, wiedząc, z czego dany problem wynika i skąd po prostu dane zachowanie, dana sytuacja się bierze, co jest jej źródłem. Więc to były po prostu moje dwie historyjki, które chciałam Wam opowiedzieć a propos różnic kulturowych i tego, jakim problemem one mogą być w pracy. Nawet jeżeli się super nie interesujemy tematem, to prędzej czy później można trafić na taką sytuację. Więc tak jak już mówiłam na początku, jeżeli macie po prostu takie doświadczenie historii, opiszcie mi je pod filmem, bo będę bardzo ciekawa, jak Wy to widzicie i czy może macie spostrzeżenie na temat innych kultur, innych współprac z innymi ludźmi. Także dajcie koniecznie znać. Oprócz tego zapraszam serdecznie do subskrybowania kanału, żeby nie przegapić kolejnych filmów. A póki co, dzięki za uwagę i do zobaczenia.